Otwieram czwartą zwyczajną sesję Rady Mierzeków w dniu 10 lipca 2024 roku. Witam serdecznie Państwa Radnych, Pana Wójta, Pana Sekretarza, sołtysów i zaproszonych gości i mieszkańców gminy. Stwierdzam, iż zgodnie z listą obecności w obradach sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady wnoszących 15 radnych stanowi forum pozwalający do podejmowania prawomocnych decyzji. Zanim zacznę, chciałbym przywitać starego, nowego sołtysa i pogratulować wyboru sołtysów. Przy dwóch starych Robert Rajkowski, brawo. Gratuluję sołtysowi. Aktywny sołtys, także bardzo się cieszyłem z tego wyboru. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chcielibyśmy zabrać głos przed sesją jeszcze, jeżeli można. Może, że zostanę? Dziękuję Panu Wiceprzewodniczącemu. Zapraszam do siebie. Wiesieńska, proszę. Szanowni Państwo, to tak jeszcze na początku sesji, zanim zaczniemy. W dniu wczorajszym mieliśmy przyjemność odbioru, raczej to będzie przyjemność odbioru nagrody dla sołtysa roku. Jak wiecie, sołtysów w kraju jest około 50 tysięcy, więc jest to takie małe miasteczko. Natomiast jest 10 sołtysów, którzy zostali wyróżnieni nagrodą kapituły na wniosek złożony przez Urząd Gminy Przepływu. Jednym z tych sołtysów właśnie jest Tomasz Krzanowski. Ja to chyba nie muszę nam tłumaczyć, bo mieliśmy piękną prezentację w Senacie. Mieliśmy piękną prezentację w Senacie, gdzie pokazywano dorobek właśnie kolegi Tomasza, co się wydarzyło przez tę ostatnią kadencję w jego sołectwie, jak jest zaangażowany w pracę publiczną, w pracę społeczną. Natomiast myślę, że ja tutaj nie muszę tego referować, bo wszyscy wiemy, że rzeczywiście Tomek jest takim człowiekiem bardzo aktywnym, życzliwym, serdecznym, zawsze uśmiechniętym, ale przede wszystkim dużo robi dla swojego sołectwa i zawsze szuka kompromisu i takiego rozwiązania, które pozwala, mogę powiedzieć, że właśnie kompromisowo dochodzić do różnych imprez, uroczystości, ale też porozumienia. Sukcesem jest też to, że w zeszłej kadencji był sołtysem, teraz jest przewodniczącym rady, więc uważam, że to jest duże wyróżnienie. Natomiast my z całego samorządu chcielibyśmy pogratulować koledze Tomkowi. Cieszę się, że jesteśmy takim samorządem, który stanowi wzór do naśladowania dla innych samorządów, bo właśnie przez takie postawy, ale też takie nagrody mogę powiedzieć, że jesteśmy poniekąd wzorcem do naśladowania dla innych sołtysów, radnych, wójtów, gmin. Także ja się cieszę, że gdzieś o tym szczególnie mówi się w Polsce. I muszę przyznać, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo jak tam pojechaliśmy w dniu wczorajszym, to wiele osób mnie też zaczepiało, pytało się, jak tęsknię, co w Szykuniu słychać. Ja zapomniałem, że mieliśmy konferencję sołtysów i dopiero to bym powiedział, że no rzeczywiście, bo teraz o Szykuniu dużo się mówi, bo była konferencja sołtysów i to też pokazuje, że właśnie takie inicjatywy, które my podejmujemy jako samorząd, też są pozytywne, bo ty naszej małej społeczności mówi się gdzieś tam dalej w świecie. Także za tego chcieliśmy bardzo serdecznie pogratulować koledze i życzyć dalszych owocnych pracy i sukcesów. Do działalności, bo to naprawdę może być dostrzeżone. Ja się cieszę, że wójt i pracownicy docenili i złożyli wniosek, bo to też jest ważne, żeby ten wniosek do kapituły trafił. Jeszcze raz dziękuję. To i można na tyle. Dziękuję i mówię, służę pomocą, służę, jeżeli chodzi o rozwój czy sołectw, czy kół gospodyń wiejskich, bo to teraz jest dla mnie tak jakby najważniejsze i to będę wspierał, bo uważam, że w każdym sołectwie powinno być koło gospodyń. Dobrze, dziękuję jeszcze raz. Zaczynam ciąg dalszych sesji. Wpłynął wniosek Pana Wójta o wprowadzenie do porządku obrad czwartej zwyczajnej sesji Rady Mierzeków jako punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów w obrębie Nowej Wsi Wschodniej gmina Rzekłów jako punkt 8 rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Kamianka gmina Rzekłów etap pierwszy oraz jako punkt 9 rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Rzekłów a miastem Ostrołęka dotyczącego przekazania miasta Ostrołęka mienia gminy Rzekłów. Te projekty uchwały były omawiane na komisjach i może później, jeżeli pan tu będzie chciał coś dopowiedzieć, to poddaję pod głosowanie wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad 4 zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekłów punktu 7 rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Nowa Wieś Wschodnia gmina Rzekłów. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu 7? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że za wnioskiem głosowało 15 radnych. 15 głosami za, przeciw 0, wstrzymało się głosów 0. Bez względu większości głosów rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Nowa Wieś Wschodnia gmina Rzekłów został wprowadzony do porządku obrad. Poddaję pod głosowanie wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad 4 zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekłów jako punktu 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Kamianka gmina Rzekłów etap pierwszy. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu 8? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, i za wnioskiem głosowało 15 radnych, 15 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Bezwzględną większością głosów, punkt 8, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Kamianka gmina Rzekłów etap pierwszy został wprowadzony do porządku obrad. Poddaję pod głosowanie wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Rzekłów a miastem Ostrołęka dotyczącego przekazania miastu Ostrołęka mienia gminy Rzekłów. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu 9? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosów było. Dziękuję. Stwierdzam, iż za wnioskiem głosowało 15 radnych, 15 głosami za, przeciw 0, wstrzymujących się od głosu 0. Bezwzględną większością głosów, punkt 9, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Rzekłów a miastem Ostrołęka dotyczącego przekazania miasta Ostrołęka mienia gminy Rzekłów został wprowadzony do porządku obrad. Czy są jakieś jeszcze uwagi do porządku obrad? Nie widzę. W związku z wprowadzonymi zmianami zmienia się numeracja kolejnych punktów. Porządek obrad 4 zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekłów przedstawia się następująco. Punkt 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad, co już nastąpiło. Punkt 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drwęcz. Punkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekłów. Punkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekłów. Punkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekłów. Punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznawania nagród wójta gminy Rzekłów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Nowej Wieś Wschodniej gmina Rzekłów. Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Kamianka gmina Rzekłów etap pierwszy. Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Rzekłów a miastem Ostrołęka dotyczącego przekazania miasta Ostrołęka mienia gminy Rzekłów. Punkt 10. Przyjęcie raportu z wykonywania gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku w gminie Rzekłów. Punkt 11. Sprawozdanie działalności wójta gminy w okresie między sesjami. Punkt 12. Interpelacje i zapytania państwa radnych i sołtysów. Punkt 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania państwa radnych i sołtysów. Punkt 14. Formy wnioski i informacje. Punkt 15. Zakończenie obrad. Przechodzimy do głosowania gminnego odczytanego porządku obrad. Chrzanowski Tomasz. Jestem za. Tmuchowski Stanisław. Jestem za. Dziekoński Dariusz. Jestem za. Gajda Paweł. Jestem za. Kowalczyk Grzegorz. Jestem za.
Krupka Arkadiusz. Jestem za. Mierzyjewski Ireneusz. Jestem za. Milecka Wiesława. Jestem za. Namiotko Jarosław. Jestem za. Olej Dariusz. Jestem za. Rubieziński Wojciech. Jestem za. Suchta Piotr. Jestem za. Szerwacki Artur. Jestem za. Wojsz Anna. Jestem za. Żebrowska Małgorzata. Jestem za. Stwierdzam, iż porządek obrad został przyjęty w głosowaniu imiennym w obecności 15 radnych, 15 głosami za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących. Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Punktem drugim porządku obrad jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tywanicze. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę Państwa radnych o zabieranie głosu. Nie widzę. Proszę Pana Wojciecha Rubieżyńskiego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie opinii Komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Członkowie Komisji na wspólnym posiedzeniu Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Panią Małgorzatę Żebrowską, Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty, o przedstawienie opinii Komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Członkowie Komisji na wspólnym posiedzeniu Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Pana Artura Szarwackiego, Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, o przedstawienie opinii Komisji w sprawie wyższego projektu uchwały. Członkowie Komisji na wspólnym posiedzeniu Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Pana Jarosława Namiotko, Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, o przedstawienie opinii Komisji w sprawie wyższego projektu uchwały. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tywanicze. Chrzanowski Tomasz, jestem za. Dmuchowski Stanisław. Jestem za. Dziekoński Dariusz. Jestem za. Gajda Paweł. Jestem za. Kowalczyk Grzegorz. Jestem za. Krupka Arkadiusz. Jestem za. Mierzyjewski Ireneusz. Jestem za. Milecka Wiesława. Jestem za. Namiotko Jarosław. Jestem za. Olej Dariusz. Jestem za. Rogoziński Wojciech. Jestem za. Suchta Piotr. Jestem za. Szerwacki Artur. Jestem za. Wojsz Anna. Jestem za. Żebrowska Małgorzata. Jestem za. Stwierdzam, iż uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tywanicze została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 15 radnych, 15 głosami za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się. Punkt trzeci. W porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzeszów. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę Państwa radnych o zabieranie głosu. Nie widzę. Proszę Pana Wojciecha Rogoźnickiego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie opinii Komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Członkowie Komisji na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Panią Małgorzatę Żebrowską, Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty, o przedstawienie opinii Komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Członkowie Komisji na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Pana Artura Szarwackiego, Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, o przedstawienie opinii Komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Członkowie Komisji na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Pana Jarosława Namiotko, Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, o przedstawienie opinii Komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzeszów. Chrzanowski Tomasz, jestem za. Dmuchowski Stanisław. Jestem za. Dziekoński Dariusz. Jestem za. Gajda Paweł. Jestem za. Kowalczyk Grzegorz. Jestem za. Krupka Arkadiusz. Jestem za. Mierzyjewski Ireneusz. Jestem za. Milecka Wiesława. Jestem za. Namiotko Jarosław. Jestem za. Olek Dariusz. Jestem za. Rogoziński Wojciech. Jestem za. Suchta Piotr. Jestem za. Szerwacki Artur. Jestem za. Wojsz Anna. Jestem za. Żebrowska Małgorzata. Jestem za. Stwierdzam, że uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzeszów została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 15 radnych, 15 głosami za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się. Kolejny punkt porządku obrad. Czwarty to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzeszów. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę Państwa radnych o zabieranie głosu. Nie widzę. Proszę Pana Wojciecha Rogoźnickiego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie opinii Komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Członkowie Komisji na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę panią Małgorzatę Żebrowską, przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o przedstawienie opinii komisji w sprawie przyjmowania projektu uchwały. Członkowie komisji na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Proszę pana Artura Szarmackiego, przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyższego projektu uchwały. Członkowie komisji na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pana Jarosława Namelko, przewodniczącego Komisji Skarg, Finansów i Petycji o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyższego projektu uchwały. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzeszów. Szanowski Tomasz, jestem za. Głuchowski Stanisław. Jestem za. Dziekoński Dariusz. Jestem za. Gajda Paweł. Jestem za. Kowalczyk Grzegorz. Jestem za. Krótka Kariusz. Jestem za. Mierzyjewski Ireneusz. Jestem za. Mielecka Wisława. Jestem za. Namiotko Jarosław. Jestem za. Olek Dariusz. Jestem za. Roguziński Wojciech. Jestem za. Złota Piotr. Jestem za. Szerwacki Artur. Jestem za. Wojsz Anna. Jestem za. Żebrowska Małgorzata. Jestem za. Stwierdzam, że uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzeszów została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 15 radnych i 15 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Punkt 5. Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzeszów. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę państwa radnych o zabieranie głosu. Nie widzę. Proszę pana Wojciecha Rogozińskiego, przewodniczącego Komisji Jurydycyjnej o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyższego projektu uchwały. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę panią Małgorzatę Żebrowską, przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyższego projektu uchwały. Członkowie komisji na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pana Artura Szarwackiego, przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyższego projektu uchwały. Członkowie komisji na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pana Jarosława Namiotko, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyższego projektu uchwały. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzeszów. Szanowski Tomasz, jestem za. Dmuchowski Stanisław. Jestem za. Dziekoński Dariusz. Jestem za. Gajda Paweł. Jestem za. Kowalczyk Grzegorz. Jestem za. Krupka Arkadiusz. Jestem za. Mierzyjewski Ireneusz. Jestem za. Mielecka Wisława. Jestem za. Namiotko Jarosław. Jestem za. Olek Dariusz. Jestem za. Roguziński Wojciech. Jestem za. Suchta Piotr. Jestem za. Szerwacki Artur. Jestem za. Wojsz Anna. Jestem za. Żebrowska Małgorzata. Jestem za. Stwierdzam, że uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzeszów została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 15 radnych, 15 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Kolejny punkt porządku obrad, punkt 6, to rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznawania nagród wójta gminy Rzeszów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę państwa radnych o zabieranie głosu. Nie widzę. Proszę pana Wojciecha Rogozińskiego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyższego projektu uchwały. Członkowie komisji na wspólnym posiedzeniu zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę panią Małgorzatę Żebrowską, przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyższego projektu uchwały. Członkowie komisji na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pana Artura Szarwackiego, przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyższego projektu uchwały. Członkowie komisji na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pana Jarosława Namiotko, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyższego projektu uchwały. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznawania nagród wójta gminy Rzeszów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Szanowski Tomasz, jestem za. Dmuchowski Stanisław. Jestem
Dziekoński Dariusz. Jestem za. Gajda Paweł. Jestem za. Kowalczyk Grzegorz. Jestem za. Krupka Tadeusz. Jestem za. Mierzyjewski Ireneusz. Bielecka Wiesława. Jestem za. Magdalena Jarosław. Jestem za. Olek Dariusz. Jestem za. Robyziński Wojciech. Jestem za. Suchta Piotr. Jestem za. Szerwacki Artur. Jestem za. Wojsz Anna. Jestem za. Szybrowska Małgorzata. Jestem za. Stwierdzam, że uchwała zmieniająca uchwała w sprawie przyznawania nagród wójta gminy Rzegnik za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 15 radnych, 15 głosami za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się. Kolejny punkt porządku obrad. 7. To rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Nowa Wieś Wschodnia gminy Rzegnik. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę Państwa radnych o zabranie głosu. Proszę. Ja tylko krótko dopowiem. Szanowni Państwo, że to jest kolejny etap procedowania planu zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego, czyli proces, który trwa u nas od kilku lat. No, można powiedzieć, że to jest jeden z ostatnich prostych dla miejscowości Nowa Wieś Wschodnia. Dla miejscowości Kamienka będzie dzisiaj procedowany, natomiast utknął nam trochę projekt Suska Nowego, aczkolwiek będzie, myślę, że opóźniony jakieś 2-3 tygodnie ze względu na to, że chcemy tam też na rękę po prostu pójść jednemu mieszkańcowi, ale też taki projekt uchwały będzie procedowany i następnie 14 dni będzie się uprawomocniał, idzie do sprawdzenia do pana wojewody. Jeżeli tutaj będzie wszystko w porządku i planista, to mogę powiedzieć, że nie popełni jakiegoś błędu, no to będziemy mieli pierwsze od 20 lat grunty przekształcone z ziemi rolnej na ziemi w 300 zapach. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Nowa Wieś Wschodnia gminy Rzegnik. Chrzanowski Tomasz, jestem za. Dmuchowski Stanisław. Jestem za. Dziekoński Dariusz. Jestem za. Gajda Paweł. Jestem za. Kowalczyk Grzegorz. Jestem za. Krupka Arkadiusz. Jestem za. Mierzyjewski Ireneusz. Jestem za. Milecka Wiesława. Jestem za. Namiotko Jarosław. Jestem za. Olek Dariusz. Jestem za. Robyziński Wojciech. Jestem za. Suchta Piotr. Jestem za. Szerwacki Artur. Jestem za. Wojsz Anna. Jestem za. Żebrowska Małgorzata. Jestem za. Stwierdzam, iż uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Nowej Wieś Wschodniej gminy Rzegnik została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 15 radnych, 15 głosami za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się. Kolejny punkt porządku obrad, punkt 8. To rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Kamienka gminy Rzegnik, etap pierwszy. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę Państwa radnych o zabranie głosu. Nie widzę. Do projektu wniesiono uwagę, której pan wójt nie uwzględnił w ramach opracowania. Uwaga była omawiana przez pana wójta oraz zaproszonego planistę na wspólnym posiedzeniu komisji. Zgodnie z procedurą przegłosujemy, czy Rada Gminy podtrzymuje stanowisko wójta w powyższej sprawie. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest za podtrzymaniem stanowiska wójta? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, iż za podtrzymaniem stanowiska wójta głosowało 15 radnych, 15 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się głosów. Bezwzględną większością głosów uwaga wniesiona do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Kamienka gminy Rzegnik. Etap pierwszy została odrzucona. Przechodzimy. Proszę. Ja chciałem tylko dopowiedzieć, że tutaj Państwo są tu się wiedzieli, że sama uwaga wniesiona przez mieszkańca polegała na tym, że zgodnie ze studium część jego nieruchomości miała zostać przekształcona z ziemi rolnej na ziemię budowlaną, natomiast pozostała część nie, nadal od drogi. Więc mniej więcej przekształcamy tutaj połowę nieruchomości, drugiej połowy nie. Mieszkaniec wnioskował, żeby cała nieruchomość została przekształcona, natomiast my tłumaczyliśmy, że takiej możliwości nie ma z tego względu, że jeżeli to nie zostało w 2018 roku ujęte w studium, to po prostu pan wojewoda odrzuci taką poprawkę, no ze względu na to, że nie zrozumiał tak jakby tego,
że proceduralnie nie jesteśmy w stanie zmienić tych zapisów i nie wynika to z naszej niechęci, tylko po prostu przepisów obowiązującego prawa, no w związku z tym taka uwaga została wniesiona, odrzucona przeze mnie ze względów oczywistych, tak? No to tak, żeby Państwo sobie się wiedzieli, z czego wynikał ten wniosek. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Kamianka, gmina Rzeszów, etap pierwszy. Chrzanowski Tomasz, jestem za. Dmochowski Stanisław. Jestem za. Dziwoński Dariusz. Jestem za. Gajda Paweł. Jestem za. Kowalczyk Grzegorz. Jestem za. Krupka Arkadiusz. Jestem za. Mierzyjewski Ireneusz. Jestem za. Milec Stanisława. Jestem za. Namiotko Jarosław. Jestem za. Olek Dariusz. Jestem za. Rogoziński Wojciech. Jestem za. Suchta Piotr. Jestem za. Szerwacki Artur. Jestem za. Wojsz Anna. Jestem za. Żebrowska Małgorzata. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie. Dobrze. Mamy tu mały błąd. Pan Stanisław Muchowski. Jak głosuje? Trochę moje winy, w tym wszystkim może za szybko próbuję to przegłosować. Może... Ja bym głosował. Zgadzało się? Pan Stanisław Włochowski nie brał udziału w głosowaniu. Stwierdzam, iż uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Kamianki gmina Rzeszów, etap pierwszy, została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 15 radnych, 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Punktem 9 porządku obrad jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Rzeszów a miastem Ostrołęka dotyczącego przekazania miastu Ostrołęka mienia gminy Rzeszów. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę Państwa radnych o zabieranie głosu. Pan Wójt, proszę. Ja tylko dopowiem, że to jest uchwała regulująca stan prawny jeszcze po tym, jak miasto Ostrołęka odebrało w gminie Rzeszów 485 hektarów i 75 arów ziemi. Natomiast same ziemi zostały odebrane, natomiast infrastruktura techniczna, teleinformatyczna, drogi, kanalizacja, wodociągi pozostały po stronie gminy, również z samymi gruntami takimi, które myśmy kiedyś kupili, czyli nieruchomościami, które miały stanowić i być pod plac zabaw. Na osiedle leśniego między innymi, ale też nieruchomości, które są pod drogami na poszerzenie dróg. W związku z tym właściwie od 3 lat, czy 4 nawet, wypracowywaliśmy pewnego rodzaju kompromis polegający na tym, żeby zawrzeć stosowne porozumienie i w ramach tego porozumienia gmina Rzeszów otrzymuje bodajże 275 tysięcy złotych płatne gotówką. Otrzymujemy jeszcze nieruchomości na zamianę praktycznie za 1 000 000 złotych, także też takie nieruchomości, które miało miasto Ostrołęka, a posiada je na terenie gminy Rzeszów, konkretnie w Przytułach Starych i bodajże w Todorowie wybraliśmy takie nieruchomości, które będziemy mogli później, no powiem, że wydzierżawić chyba, tak, bo to są działki budowlane, to są działki rolne, natomiast przysporzą majątek gminy, że część stanowi bonifikata, więc bonifikata polega na tym, że przekazujemy nieodpłatnie nieruchomości, które są pod drogami, bo raczej infrastrukturę taką drogową, która znajduje się na osiedle Leśniewo, czyli sam asfalt, który tam jest, który został wyceniony na 500, bodajże 50 tysięcy złotych i 150 tysięcy dróg żywirowych chyba, no to przekazujemy miastu Ostrołęka. Natomiast ważne jest to, że uregulujemy ten stan prawny, dlatego że przez te wszystkie lata zostaliśmy ze sporymi problemami polegającymi na tym, że na przykład drogi są nasze, więc myśmy je odśnieżali w okresie zimowym. Oczywiście zlecałem to odśnieżanie na samym końcu, z tego względu, że nasi mieszkańcy mają tutaj pierwszeństwo.
Państwo, poprzepinaliśmy wodociągi, więc dzisiaj można powiedzieć, że osiedle Leśniego jest rzeczywiście osiedlem całkowicie odciętym od gminy Rzekuń i w momencie, kiedy uregulujemy ten stan prawny, nie będziemy mieli obowiązku utrzymywania tych dróg, ładania dziur, obowiązku oświetlania tych ulic, także nam sporo takich kłopotów tutaj odejdzie, a z drugiej strony zyskamy ziemię, którą będziemy mogli co najmniej wydzierżawić, ponieważ tam jest w jednym kawałku chyba 6 hektarów ziemi pod dzierżawę uprawę, także nie tylko, bo też są działki budowlane, tak jak nadmieniłem działki koło więzienia, które w przyszłości będziemy mogli sprzedać zarządce, ponieważ więzienie też się cały czas rozbudowuje, także z tą myślą takie grunty też tutaj przyjęliśmy, także myślę, że jest uchwała pożyteczna. Po podjęciu uchwały przez Wysoką Radę będzie podjęta taka sama, tożsama uchwała przez Radę Miejską w Ostrołęce i wtedy będziemy mogli z Panem Prezydentem podpisać stosowne dokumenty regulujące ten stan prawny. Dziękuję. Dziękuję Panie Wójcie. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Rzekuń a miastem Ostrołęka dotyczącego przekazania miastu Ostrołęka mienia gminy Rzekuń. Chrzanowski Tomasz, jestem za. Tmochowski Stanisław. Jestem za. Dziekoński Dariusz. Jestem za. Gajda Paweł. Jestem za. Kowalczyk Grzegorz. Jestem za. Krupka Arkadiusz. Jestem za. Mierzejewski Ireneusz. Jestem za. Mielecka Wiesława. Jestem za. Namiotko Jarosław. Jestem za. Olek Dariusz. Jestem za. Rogoziński Wojciech. Jestem za. Suchta Piotr. Jestem za. Szarwacki Artur. Jestem za. Wojsz Anna. Jestem za. Żebrowska Małgorzata. Jestem za. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Rzekuń a miastem Ostrołęka dotyczącego przekazania miastu Ostrołęka mienia gminy Rzekuń została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 15 radnych, 15 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Kolejny punkt porządku obrad, punkt 10. Przyjęcie raportu z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku w gminie Rzekuń. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę Pana o zabieranie głosu. Nie widzę. Proszę Pana Wojciecha Rogozińskiego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji w sprawie przyjęcia raportu. Członkowie Komisji na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Panią Małgorzatę Żebrowską, Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o przedstawienie opinii Komisji w sprawie przyjęcia raportu. Komisja Budżetu i Oświaty nie wnosi uwag. Dziękuję. Proszę Pana Artura Szarwackiego, Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii Komisji w sprawie przyjęcia raportu. Członkowie Komisji na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Pana Jarosława Namiotko, Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie opinii Komisji w sprawie przyjęcia raportu. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania imiennego w sprawie przyjęcia raportu z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku w gminie Rzekuń. Chrzanowski Tomasz, jestem za. Muchowski Stanisław. Jestem za. Dziekoński Dariusz. Jestem za. Gajda Paweł. Jestem za. Kowalczyk Grzegorz. Jestem za. Krupka Arkadiusz. Jestem za. Mierzejewski Ireneusz. Jestem za. Mielecka Wiesława. Jestem za. Namiotko Jarosław. Jestem za. Olek Dariusz. Jestem za. Rogoziński Wojciech. Jestem za. Suchta Piotr. Jestem za. Szarwacki Artur. Jestem za. Wojsz Anna. Jestem za. Żebrowska Małgorzata. Jestem za. Stwierdzam, iż raport z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku w gminie Rzekuń został przyjęty w głosowaniu imiennym w obecności 15 radnych, 15 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Kolejny punkt porządku obrad to punkt 11. Sprawozdanie z działalności wójta gminy Rzekuń w okresie międzyczasowym. Proszę Pana Wójta o zabieranie głosu. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, podpisano umowy przetargowe i przebudowa dróg po odcinku od ulicy Słonecznej do ulicy Zorze wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Ławy gmina Rzekuń. Przypomnę, że tutaj dofinansowanie z Polskiego Ładu edycja PGR 2,5 miliona, dołożone 280 prawie tysięcy złotych ze środków własnych.
Inwestycje w trakcie realizacji, wykonania ogrodzenia w miejscowości Rozwory. Nie będę referował tych, które się ciągną tutaj przez dłuższy czas, czyli rozbudowa szkół i dróg, które już są w trakcie realizacji. Inwestycje, które odebraliśmy, zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Rzekuń. Przypomnę, że tutaj dofinansowanie 858 500 zł z Unii Europejskiej, 200 000 ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. Pozostało liczyć kwotę do 1 300 000 zł dzięki uprzejmości i życzliwości Wysokiej Rady. I równolegle chciałem przekazać, że wóz strażacki Ochotniczej Straży Pożarnej z Rzekunia został już protokolarnie przekazany do Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kamianka, a ten z Kamianki jest przygotowywany już w chwili obecnej do przekazania dla miejscowości Rozwory. Czyli zgodnie z tym założeniem, o którym ja mówiłem bodajże 4 lata, te samochody będą w ten sposób migrowały. Ten z Kamianki bodajże już jest wprowadzony do systemu, natomiast za chwilę będą Rozwory oklejały i wprowadzały również do systemu swój nowy samochód. Oficjalne przekazanie będą podczas uroczystości w przeciągu roku, z tego względu, że ten z Rzekunia będziemy przekazywali zgodnie z dofinansowaniem z Unii Europejskiej 7 września. Miejscowości Kamianka bodajże w październiku i w przyszłym roku miejscowość Rozwory na 20-lecie straży. Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez gminę Rzekuń. Tutaj też przypomnę, że otrzymaliśmy dofinansowanie zewnętrzne. Samochód przyjechał, został odebrany. W chwili obecnej jest w garażu zawodu usługi gminy. Miejsce integracji lokalnej aktywności w miejscowości Kamianka, czyli dofinansowanie zewnętrzne, te schody, które wykonaliśmy. Pięknie rzeczywiście to wygląda. Dzisiaj jeszcze poprosiliśmy, żeby one zostały obsypane dodatkowo ziemią w celu zabezpieczenia przed dzieciakami. Także to jest jeszcze jako dodatkowo obsługiwane, tak żeby tam było bezpiecznie. I zagospodarowanie terenu przylegającego do ogrodzenia świetlicy poprzez karczowanie, równanie i posianie traw w miejscowości Przybyły Stare na działce numer ewidencyjny 223/6. To zadanie również zostało zrealizowane. Otrzymane dofinansowanie zewnętrzne Małych Plus, utworzenie żłobka w miejscowości Laskowiec gminy Rzekuń. 862 920 zł. My w chwili obecnej analizujemy jeszcze możliwości, właściwie w jaki sposób to rozbudować. Ja Państwu radę na początku kadencji mówiłem, że będziemy przenosili bibliotekę. Biblioteka została już przeniesiona. Aplikowaliśmy te środki zewnętrzne. One były przez długi czas w trakcie realizacji. Natomiast teraz mamy potwierdzenie, że otrzymaliśmy prawie 1 000 000 zł. Natomiast weryfikujemy możliwość skonsumowania tego o możliwość rozbudowy tam stołówki szkolnej. Z tego względu, że rzeczywiście jest kłopot ze stołówką i z kuchnią, także chcielibyśmy, żeby to była kuchnia rozbudowana i mamy tam pewnego rodzaju ograniczenia. Natomiast postaramy się ten problem rozwiązać tak, żebyśmy mogli skonsumować tę dotację. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt porządku obrad to interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów. Proszę Państwa Radnych i Sołtysów o zabranie głosu. Nie widzę, zamykam dyskusję nad tym punktem. Kolejny punkt porządku obrad to odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów. Nie było interpelacji, także punkt został wyczerpany. Punkt 14 to punkt porządku obrad to wolne wnioski i informacje. Proszę Państwa o zabranie głosu. Marek Kaczewski, proszę. Dziękuję serdecznie za udzielenie głosu. Chciałbym powiedzieć o historii, o zbliżającej się rocznicy, okrągłej rocznicy 80. Powstania Warszawskiego i przypomnieniu o tych naszych bohaterach, którzy z naszej gminy, z terenu naszej gminy walczyli o naszą wolność. Rozmawiamy tutaj o sprawach przyziemnych, o tu i teraz, ale uważam, że też należy wspomnieć o tych osobach, które właśnie w tym powstaniu z okazji tej przypadającej 1 sierpnia 80. rocznicy walczyły. Myślę, że w gminie Rzekuń prawdopodobnie znalazłby się taki powstaniec w każdej wsi z 21 sołectw. Pewnie Państwo sołtysi, radni znają takie osoby. Może warto by było się pochylić, może samorząd by przygotował taki projekt jakichś zdjęć wielkoformatowych, żeby te osoby w danych wsiach, wizerunki tych osób w danych wsiach powiesić,
opisać trochę, chociaż skrótowo, może na stronie Urzędu Gminy. Bo jednak to są ważne osoby, może często o nich zapominamy, ale ja uważam, że fajny by był taki projekt, jakby to wyszło od samorządu i gdybyście się Państwo przychylili, byłoby to bardzo miłe na pewno dla rodzin, może które jeszcze żyją. Chciałbym dodać, że taki projekt właśnie będzie z Muzeum Żołnierzy Wyklętych razem z panem dyrektorem Jackiem Karczewskim. Przy współudziale tego projektu panem prezydentem Pawłem Niewiadomskim będzie realizowany w Ostrołęce. Będą rozwieszone te wizerunki Ostrołęcza, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim. Zachęcam do chwili stanięcia przy tych wizerunkach. One będą zamieszczone na witrynach przystanków MZK. Rozmieszczone będzie to na terenie całej Ostrołęki. Może kogoś znajdziecie z własnej okolicy. Będzie tych plakatów rozwieszonych około 35. Zachęcam serdecznie. No i jeśli już o Powstaniu Warszawskim, to też zachęcam wszystkich do udziału. W Muzeum Żołnierzy Wyklętych organizujemy grę terenowo Powstanie Warszawskie. Dużo ciekawych miejsc jest na mieście. Sporo miejsc pamięci do odwiedzenia. Start 4 sierpnia o godzinie 15. Wszystkie szczegóły na stronie Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Pamiętajmy o historii. Dziękuję. Dziękuję panie Marku. Czy ktoś chce zabrać głos jeszcze? Proszę na chwilę. Zapraszam wszystkich na miejsce. Bardzo dobrze. Dobrze. Czy w tym punkcie wtedy zabrać jeszcze głos? Pan wójt, proszę. Szanowny panie sołtysie, oczywiście gmina Rzekły na terenie, ile może to pielęgnuje tradycję. Przykładem jest ostatnia uroczystość, która odbyła się w miejscowości Rozbory. Też tam byliśmy przy pomniku, składaliśmy kwiaty u Sybiraków, także leży nam to na sercu jak najbardziej. Gmina Rzekły ma taką historię, która jest historią piękną, ale krwawą. I każdy się może nią pochwalić. Natomiast zamieścimy na stronie, w związku z tym, że pan nas poinformował, że jest taka inicjatywa w Muzeum Żołnierzy Wyklętych, jak również pan prezydent miasta Ostrołęki podjął tutaj taką inicjatywę, to my również na stronie Urzędu Gminy zamieścimy ogłoszenie, jeżeli oczywiście ktoś z Państwa radnych sołtysów, bądź też rodzina, która się do nas zgłosi, przekaże nam tego typu dokumenty, bądź też informacje, to z radością je tutaj wydrukujemy i w danej miejscowości znajdziemy na pewno miejsce, żeby powiesić. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie. Czy ktoś jeszcze chce zabrać tę funkcję głosu? Nie, w takim razie ostatni punkt 15 jest zakończenie obrad. Stwierdzam, iż porządek obrad został wyczerpany. Dziękuję państwu za uczestnictwo w obradach. Zamykam obrady 4. Zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekły.